następuje moment w życiu i no, może raz, może dwa razy, kiedy człowiek ma gwałtowne i permanentne przebudzenie. I po takim wydarzeniu człowiek nie jest tym samym. W kręgach antroposoficznych jest mowa o inicjacji albo o jakimś wtajemniczeniu czy inicjacji. Coś się zmienia w człowieku i to jest i zmiana jest permanentna, a więc to jest stała zmiana. Najlepiej dokumentowane takie wydarzenia są w ludziach, którzy doświadczyli stany blisko śmierci, kiedy znaleźli się poza ciałem, albo rezultat wypadku, albo rezultat choroby. Czasami to się zdarza w szpitalach, kiedy serce staje. I człowiek znajduje się poza ciałem. I rzecz ciekawa jest, że ci ludzie, którzy wracają, nie są nigdy tacy sami. Coś się w nich zmienia i zmienia się na stałe. I mają zupełnie inne podejście do życia. Jedna rzecz, co charakteryzuje takie zmiany, jest, że jest zupełnie brak lęku, jest brak stresu. W ogóle nie zajmują się zazwyczaj rzeczami takimi jak zarabianie wielkie sumy pieniędzy, bo widzą, że właściwie życie ma zupełnie inne znaczenie. I ten fenomen przebicia znajduje się też w indywiduacji Carl Junga, które on określa jak to, kiedy ego spotyka się z jaźnią. I to jest nie zawsze przyjemne spotkanie, dlatego że ego musi się zmienić i często nie lubi się zmienić. Jedno takie bardzo dobrze opisane spotkanie było Jonasza w Starym Testamencie, który spotkał się z Bogiem, miał właśnie przesłanie, zdecydował, że nie zrobi to i ucieknie. W końcu wyrzucili go do morza, gdzie był połknięty przez wieloryba. No to jest takie spotkanie z jaźnią właśnie, co jest opisane tam. Mojżesz, który spotyka Jahwe w pustyni, to jest też jedno takie wydarzenie. Święty Paweł w drodze do Damasku. I teraz będziemy czytali o Sofii, która właśnie spotyka światło bijące od Jezusa i potem światło, które przychodzi od skarbnicy światła i gdzie jest i opis tych wydarzeń, gdzie jest połączenie właśnie różnych jakości i staje się coś zupełnie nowego. Teraz, gdzie zostawiliśmy dotychczas Sofię? No, jeszcze w chaosie, gnębiona przez Autadesa, a więc tego, który reprezentuje ego i tego o lwych twarzy, też nie bardzo przyjemnego potwora. Jezus podchodzi do nią i wyprowadza ją, ale ona jeszcze jego nie poznaje. Ulga jest tymczasowa, dlatego że potem demony dalej jej gnębią. Ale i też nie odzyskała skradzione światło. Obudziło się w niej poznanie, gnoza, ale jeszcze nie ma wewnętrznej przemiany. I dalej będziemy czytali właśnie, co ona powie, co się wydarzyło, kiedy ona zaśpiewała ostatnią piosenkę, Skruchę, w którym odniosła się do wszystkich 12 eonów i uznała swój grzech
I właśnie i odniosła się do XIII eonu specjalnie. I czytamy pod akapitem 58. Jezus, kontynuując swoją mowę, powiedział do uczniów: kiedy Pisti Sofia wypowiedziała te słowa, wypełnił się czas wyniesienia jej z chaosu. Ze mnie samego, bez pierwszego misterium, wysłałem siłę światła i skierowałem ją do chaosu, aby uniosła Pisti Sofię z najgłębszych obszarów chaosu i wyprowadziła ją do wyższych obszarów chaosu, aby tam czekała na rozkaz pierwszego misterium i aby ją następnie całkowicie uwolnić. I moja siła światła prowadziła Pisti Sofię wzwyż do najwyższych obszarów chaosu. A gdy stworzenia Autadesa zauważyli, że Pisti Sofia została wzniesiona do wyższych obszarów chaosu, prześladowały ją także w drodze na góry, ponieważ chciały ją ponownie sprowadzić do najniższych obszarów chaosu. A moja siła światła, którą wysłałem, aby ją prowadzić do Pisti Sofia z chaosu, biła niezwykłym blaskiem. Podczas gdy stworzenia Autadesa prześladowały Sofię, ponieważ została ona sprowadzona do wyższych obszarów chaosu, wtedy znów zaśpiewała pieśń ku mojej chwale. Zawołała ku mnie i powiedziała: zaśpiewam ci pieśń pochwalną o światło, bo pragnę przyjść do ciebie, pragnę cię wychwalać o światło, bo jesteś moim Zbawicielem. Nie zostawiaj mnie w chaosie, lecz ratuj mnie o światło z wysokości, gdyż jesteś tym, którego wielbiłam. Z siebie samego przysłałeś mi twoje światło i uratowałeś mnie. Ty wzniosłeś mnie do najwyższych obszarów chaosu. Niech stworzenia Autadesa, które mnie prześladują, ponownie spadną do najniższych obszarów chaosu. Trochę ta scena przypomina mi tą historię, kiedy widać, kiedy się wkłada kraby do gotującej wody i jeden krab próbuje uciec, to wszystkie kraby rzucają się na niego, ściągnąć go, żeby, broń Boże, tamten nie uciekł właśnie z gotującej wody. A więc te straszne stwory Autadesa próbują ją dalej ściągnąć z powrotem. No i ona śpiewa teraz właśnie, no i potem ona śpiewa dalej pieśń chwały, aby Jezus i Zbawiciel jej ratował. I czytamy dalej pod akapitem 59. Jezus dalej mówił do swoich uczniów: a gdy Pisti Sofia wypowiedziała te słowa w chaosie, sprawiłem, że siła światła, którą wysłałem jej na ratunek, stała się koroną światła na jej głowie, aby stworzenia Autadesa nie mogły jej już więcej pokonać. A kiedy stała się ona korona światła na jej głowie, wówczas wszystkie nieświęte materiały w niej zostały wprawione w ruch i oczyszczone. Zostały zniszczone i pozostawione w chaosie, podczas gdy stworzenia Autadesa widziały to i cieszyły się z tego. A to z owego promiennego wewnętrznego światła Sofii, co zostało oczyszczone, wzmocniło światło mojej siły światła, która stała się wieńcem na jej głowie. Kiedy Pisti Sofię otoczyło jej czyste światło, to nie znikło ono z korony siły płomieni światła, ponieważ stworzenia Autadesa nie mogły ją już zrabować. Następnie czysta siła światła w Sofii zaczęła śpiewać pieśń pochwalną, składając hołd ku mojej siły światła, która stała się jej koroną na jej głowie. I powiedziała ona:
I Sofia właśnie czyta właśnie z Ody Salomona. Co ta korona przypomina? Bo tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że przychodzi światło od góry, przesłane przez Jezusa, i Sofia przesyła światło swoją na odpowiedź, ale światło oczyszczone. A więc przychodzi tutaj oczyszczenie światła. Nie wszystkie światła, które my mamy, są autentyczne i są naprawdę pochodzące od światach wyższych. My mamy różne energie, które są po prostu z psychiki i można powiedzieć według innych tekstów, to są energie archoniczne, które były stworzone przez aniołów nie najwyższych. A więc my jesteśmy mieszaniną. My mamy różne energie nie najwyższe i mamy najwyższe. Ale tutaj Sofia była oczyszczona od wszystkich tych energii, które należą do archontów, i ta najwyższa jej energia łączyła się z energią Jezusa. To jest naprawdę bardzo ciekawe. To jest takie misteryjne połączenie Sofii z Jezusem, o której czytamy. I rezultat była korona światła na jej głowie. Inne nauczanie, co kojarzy mi się, to jest nauka o kundalini. I to jest mitologia, która przychodzi od hinduizmu, o energii, która siedzi właśnie przy siedzeniu, właśnie przy pierwszej szakary, i która w formie węża. Kundalini w mitologii to była kochanka Wisznu. I Wisznu siedział w drzewie i zaczął grać do kundalini, która zasnęła w formie węża przy stópie drzewa. I potem on grał tą melodię i kundalini zaczęła właśnie wznosić się dookoła drzewa i w końcu było pojednanie i wielkie misteryjne połączenie między kundalini i Wisznu. Bardzo podobna historia. Według wielu ludzi, którzy doświadczyli takie przebudzenie, to wszystkie właśnie energiczne centra nasze, tak zwane chakry, przebudzają się i zaczynają działać. Niektórzy wychodzą z tego doświadczenia w jednym kawałku jako święci w stanie kontemplatywnym i jasnowidzący, a inni wychodzą z takiego przebudzenia w kawałkach i gotowi do szpitalu psychiatrycznego. A więc to nie jest powiedziane, że takie przebudzenie, kiedy człowiek nie jest na to gotowy, jest dobrą rzeczą. Ale w wypadku Sofii coś podobnego się stało i jej światło łączyło się właśnie z światłem Jezusa i tworzyło właśnie tą wielką koronę dookoła głowy, co jest symbolem właśnie pierwszej, najwyższej szakry, tak zwany kwiat, który ma tysiąc tych, jak się mówi, pętli. W każdym razie ten obraz. Trochę więcej o tej koronie i czytamy dalej. Światło stało się koroną na mojej głowie i już nie oddalę się od niego,
aby stworzenia Autodesa nie zrabowały Go. Nawet jeśli cała materia popadnie w poruszenie, ja pozostanę nieporuszona. I jeśli cała moja materia zginie i pozostanie w chaosie, mianowicie ta materia, którą widzą stworzenie Autodesa, ja sama nie zginę. Bo światło jest ze mną i ja jestem ze światłem. Te słowa wypowiedziała Pisti Sofia, niech ten z was, kto rozumie ich sens, wystąpi je i objaśni. I teraz bardzo ciekawe. Wtedy wystąpiła Maria, Matka Jezusa. Pierwszy raz w Pisti Sofie występuje. I powiedziała, mój Synu, według Twego światła, mój Boże i Zbawicielu, według wysokości rozkaż mi, abym wyjaśniła słowy, które wypowiedziała Pisti Sofia. Jezus wypowiedział jej, mówiąc, Ty sama, Mario, jesteś tu, która według materii przybrała postać pochodząca od Barbelo. Barbelo, przypomnijcie sobie, to jest wielkie misterium żeńskie. A więc Maria jest tą, która według materii przybrała postać pochodzącą od Barbelo. Tak samo według światła jesteś podobna do dziewicy światła. Ty, jak również Maria błogosławiona, to jest inna Maria, i z waszego powodu powstała ciemność. Materialne ciało, w którym znajdowałem się wtedy i które oczyściłem i uszlachetniłem, powstało z ciebie. Polecam ci podać wytłumaczenie słów Pisti Sofii. A więc tutaj mamy dwa rzeczy bardzo ciekawe. Pierwsze jest, że Maria jest aspektem Barbelo. A więc Jezus odwraca się do niej jako do boskiej kobiecości, jako ona jest żeński aspekt Boga. W każdym razie ona przybrała to, dziewicy światła. Ale ona też miała tu bardzo ważną rolę, o której my wszyscy znamy, że przygotowała ciała, w którym Jezus przyszedł i później Duch właśnie zszedł na Jezusa i właśnie i używał to ciało. A więc to była jej bardzo ważna rola i Jezus tu przypomina nam o tej roli, która Maria odgrywała. Teraz Maria dalej właśnie mówi Jezusowi, Pan jest na mojej głowie, niczym korona nigdy od Niego nie odstąpię. To jest z Odów Salomona. Ody Salomona nie były znane aż do XX wieku, kiedy rękopis był odkryty z Odami Salomona. Chyba pochodzą od drugiego czy trzeciego wieku. To są pieśni bardzo, bardzo duchowe, przypominając psalmy. Można je na pewno znaleźć na internecie. Teraz dalej czytamy potem. I nadszedł czas, aby wybawić ją z chaosa i wyprowadzić z wszelkiej ciemności. Jej skrucha została bowiem przyjęta przez pierwsze misterium. Misterium to przysłało mi z wysokości wielką siłę światła, abym pomógł Pisti Sofie i wyprowadził ją z chaosu w górę. Dlatego spojrzałem eonom na wysokości i zobaczyłem siłę światła, która przesłano mi przez pierwsze misterium, aby uratować Pisti Sofię z chaosu. Kiedy zobaczyłem siłę światła wychodząca z eonów i zdążająca ku mnie, ja sam znajdowałem się ponad chaosem, wtedy ze mnie samego wystąpiła inna siła światła, aby również ona pomogła Pisti Sofie.
Siła światła, która przyszła z wysokości przez pierwsze misterium, spłynęła na dół na siłę światła, która wyszła ze mnie. Spotkały się ze sobą i stały się jednym wielkim strumieniem światła. Skoro Jezus powiedział do swoich uczniów, rzekł, czy rozumiecie to, co wam mówię? Maria ponownie szybko wystąpiła naprzód i powiedziała, Panie, rozumiem, co mówisz. To czy tyczy się wytłumaczenia tych słów, to twoja siła światła niegdyś prorokowała przez Dawida w psalmie 85. Łaska i prawda spotkały się, sprawiedliwość i pokój pocałowały się. Prawda wyszła z ziemi, sprawiedliwość wyjrzała z niebios. Łaska jest zatem siła światła, która przez pierwsze misterium zeszła w dół, ponieważ pierwsze misterium wysłuchało Pistisopię i zmiłowało się nad nią w całej jej udręce. Prawda natomiast jest siła, która wyszła z ciebie, gdyż ty spełniłeś prawdę, aby ona wybawiła Pistisopię z chaosu. Sprawiedliwość ponadto jest siłą, która wyszła z pierwszego misterium, aby towarzyszyć Pistisopię. Oprócz tego pokój jest siłą, która wyszła z ciebie, aby mogła wniknąć w stworzenia Autadesa i zabrać od nich światła, które zrabowały one Pistisopię, abyś ty ponownie mógł je skupić w Pistisopii i doprowadzić jej do zgodności z jej siłą. Prawda natomiast jest siła, która wyszła z ciebie, gdy zatrzymały się w dolnych obszarach chaosu. Teraz, trochę dalej czytam. Gdy Jezus usłyszał te słowa, powiedział bardzo słusznie, Maria, ty błogosławiona. I wtedy na to wystąpiła Maria, Matka Jezusa i powiedziała, mój Panie i Zbawco, pozwól, abym także i ja wytłumaczyła te słowa. Jezus powiedział, czyj duch uzyskał wgląd temu, nie chcę przeszkodzić, lecz zachęcam. A zatem, Mario, moja matko, według materii, której zostałem powierzony, także ciebie proszę o objaśnienie wypowiedzianej pieśni skruchy. Wtedy Maria opowiadając rzekła, Panie, jeśli chodzi o te słowa, to twoja siła prorokowała przez Dawida. Łaska spotkała się z prawdą, sprawiedliwość ucałowała się spokojem. Warto te słowa przypomnąć sobie, nawet zapiszcie sobie. Tak więc twoja siła prorokowała niegdyś tymi słowami o tobie samym. Kiedy byłeś mały, jeszcze mały i gdy duch nie wstąpił jeszcze na ciebie, znajdowałeś się z Józefem w winnicy. Duch zaś zszedł z wysokości i wstąpił do mojego domu. Był podobny do ciebie i nie rozpoznałem go i sądziłem, że to byłeś ty. I duch rzekł do mnie, gdzie jest Jezus, mój brat, abym się z nim spotkał. Skoro tylko to do mnie powiedział, stropiłam się i pomyślałem, że był to jakiś fantom, który chciał mnie poddać próbie. Dlatego pochwyciłem go i przywiązałem do prętów łóżka w moim domu, żebym mogła pójść na pole do ciebie i Józefa i zastałam was w winnicy, którą zajmował się Józef. A gdy usłyszałeś tak, jak odpowiadałem to wszystko Józefowi i zrozumiałeś te słowa, ucieszyłeś się bardzo i rzekłeś, gdzie jest on, żebym go ujrzał. W przeciwnym wypadku będę na niego czekać tutaj.
Wtedy Józef usłyszał, jak powiedziałeś te słowa, przestraszył się i wróciwszy razem weszliśmy do domu i tam zastaliśmy ducha przywiązanego do łóżka. Patrzyliśmy na ciebie i na niego i uznaliśmy, że jest on podobny do ciebie. Ten, który był przywiązany do łóżka, został uwolniony, objął cię i pocałował. I ty także go pocałowałeś i staliście się jednym. Takie jest więc słowo i jego objaśnienie. Łaska jest duchem, który został objawiony przez pierwsze misterium z wysokości, albowiem ulitowało się ono nad rodem ludzkim i wysłano swego ducha, aby odpuścił grzechy całemu światu i aby człowiek otrzymał misterię i mógł odziedziczyć Królestwo Światła. Bardzo ważne słowo, to ostatnie zdanie, bo to właśnie w tym to jest cała misja Jezusa określona i przeczytam znowu. Albowiem ulitowało się ono, łaska, nad rodem ludzkim i wysłało swego ducha, aby odpuścił grzechy całemu światu i aby człowiek otrzymał misteria i mógł odziedziczyć Królestwa Światła. A więc chodzi o to, że przekazane są nam tak zwane misteria. Będziemy o nich później rozmawiali, ale warto przypomnieć, że tutaj jest właśnie powiedziane, że to było właśnie misja Jezusa, przekazać nam misteria. Warto przypomnieć sobie, że takie spotkanie z doppelgangerem, a więc naszym niebieskim bliźniakiem, jest opisane w różnych innych pismach. Jest tak zwana pieśń o perle, gdzie ten niebieski bliźniak jest opisany jako suknia chwały, który kniaz zdejmuje z siebie, zanim przyjdzie na świat i potem, kiedy wraca, ta suknia chwały go spotyka go i jednoczył się. I jestem przekonany, że tak jest z nami, że kiedy zeszliśmy na ten świat, to zostawiliśmy za sobą anielską postać, nasze wyższe ja, można go nazwać, albo aniołem, i ten niebieski bliźniak czeka na nas, na połączenie się z nami. I w niektórych wypadkach, ale powiedziałbym nietypowo, to spotkanie może się znaleźć w tym życiu, ale raczej to połączenie chyba się staje poza światem, kiedy w końcu wyjdziemy z tego świata materii i wtedy połączymy się właśnie z naszym niebieskim bliźniakiem. Jest warto też czytać, że mag Zoroaster, który właśnie przyniósł religii Zoroastra, tak zwany w Persji, Zoroastrianizm, też podobno jest opis, jak on spotkał się z swoim bliźniakiem niebieskim. I właśnie przeczytam wam krótki fragment poezji. I to jest, pisarz to jest angielski poeta Percy Shelley. I ten poemat to jest Prometeusz. I przeczytam parę linii. Zanim Babilon był pyłem, mag Zoroaster, moje martwe dziecko, spotkał swój własny obraz chodzący po ogrodzie. Tę zjawę jednak z ludzi widział, jedyną z ludzi widział, bo więc, że są dwa światy życia i śmierci. Ten, który widzisz, a tamten jest poza grobem, gdzie zamieszkają cienie wszystkich form, które myślą i żyją,
a śmierć ich łączy i wtedy nie są osobne. Sny i lekkie wyobrażenia ludzi i wszystko, co wiara tworzy lub miłość pragnie, straszne, dziwne, wzniosłe i piękne kształty. No to jest o tym spotkaniu Zoroastra z swoim niebieskim bliźniakiem. Teraz. Maria dalej mówi właśnie o swojej roli w przygotowaniu pojemnika dla Jezusa. Prawda zaś jest siłą, która została mi powierzona. Kiedy uwolniła się od Barbelo, stała się twoim materialnym ciałem i głosiła królestwo prawdy. A sprawiedliwość jest twoim duchem, który przyniósł misteria z wysokości, aby przekazać rodowi ludzkiemu. Pokój natomiast jest siłą, która przeniknęła do twego materialnego ciała według tego świata i która ochrzciła ród ludzki tak, że człowiek uwolnił się od grzechu i został doprowadzony do harmonii z twoim duchem i żyje w pokoju ze stworzeniami światła. To znaczy sprawiedliwość i pokój pocałowały się. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj jest nawet mówiona, w czym polegają misteria, w połączeniu. I że to jest właśnie wielkie połączenie, gdzie sprawiedliwość i pokój pocałowały się. Prawda wyrosła z ziemi, prawda jest więc twoim materialnym ciałem, które pochodzi ode mnie w zgodności ze światem ludzkim i które głosiło królestwo prawdy. A gdy mówi się, sprawiedliwość spojrzała z niebios w dół, to wtedy sprawiedliwość jest siłą, która zeszła w dół z wysokości i ofiarowała rodowi ludzkiemu misteria światła, aby ludzie stali się sprawiedliwie i dobrze i odziedziczyli królestwo światła. No, Jezus usłyszał swojej matki i powiedział bardzo pięknie, Mario. Chciałem właśnie jedną rzecz, może to nie jest zupełnie dygresja, ale chciałbym wam pokazać wzór. Widzicie to koło i ten krzyż w kole, tak? Wszystko jasne? Widzicie? Tak. Dobrze. Właśnie tutaj są te cztery jakości, o których jest mowa. Sprawiedliwość, niebo, pokój, ziemia, łaska na lewo, Maria i potem prawda, ziemia. To jest Jan Chrzciciel i Elżbieta, o której będzie mowa za chwilę. Ale chciałem to koło wam pokazać, żebyście widzieli, o co chodzi. Bo to jest właściwie obraz mandali. Mandala to jest koło i koło zazwyczaj dzielone na cztery części. I to są te cztery jakości, które istnieją i pokazują się. Koło i mandala to jest obraz jaźni. To jest także obraz ego. I kiedy są momenty, które przeżywamy wielkiego stresu psychicznego, często mandala się pokazuje nam albo w snach, albo w innych miejscach, albo po prostu widzimy takie rzeczy i takie rzeczy właśnie nam się przeplątają się przez nasze życie. I o co chodzi tutaj, jest, że cztery to jest liczba stabilności. I te trzy to jest trzy, na przykład trójca, to nie jest koniecznie stabilne, dopóki czwarta się nie dołączy.
I wtedy jest balans pomiędzy sprzecznymi jakościami. Tutaj na przykład spójrzmy, sprawiedliwość. Sprawiedliwość to nie jest cecha, co powiedziałbym, jest bardzo, bardzo miękka. Człowiek, który spotyka sprawiedliwość, właściwie to sprawiedliwość jest czasami bardzo uciążliwe. A pokój? A, to coś zupełnie innego. A więc tutaj mamy balans pomiędzy sprawiedliwością, co jest jeden biegun, bardzo surowy, a pokój, co jest, co stawia balans, wraca balans do środku. Tak samo prawda, prawda to jest też bardzo zdefiniowana, można powiedzieć męska. Łaska, no można powiedzieć trochę bardziej żeńska. A więc tutaj ci, którzy studiowali Kabale i drzewo życia w Kabala, wiedzą, że są dwa bieguny i dwa gałęzi drzewa życia. Jedna, która jest gałąź miłosierdzia i druga, która jest gałąź surowości. I właśnie Bóg nie jest cały, jeśli nie ma wszystkie w sobie. I jaźń nie jest cała, jeśli wszystkie nie ma w sobie. I to jest bardzo ciekawe, ten psalm, wydaje mi się, co to był, 28 czy 78, w którym ten jest napisane, że sprawiedliwość spojrzała z niebios, dół, a prawda z ziemi. Bo resztę tego psalmu jest to Bogu, który jest bardzo surowy i który właśnie wszystkich przeciwników tak kopie i zabija i wszystko. I kończy się psalm właśnie tymi wersetkami. A więc jest inny biegun Boga, nie tylko ten surowy. Jest miłosierny też właśnie. I że są te dwa bieguny i bez tych dwóch biegunów nie może być stabilność psychiczna. I to jest bardzo ważne, żeby człowiek właśnie te wszystkie różne bieguny znalazł w sobie i znalazł balans pomiędzy nimi. No, tyle z tego obrazu. I dalej będziemy czytali. Czekajcie na chwilkę, mam mały problem tutaj. No. Dobrze. Wtedy wystąpiła inna Maria i powiedziała: Panie, mniej do mnie cierpliwości i nie bądź wobec mnie porywczy, albowiem od czasu, kiedy moja matka mówiła z tobą o znaczeniu tych słów, moja siła skłania mnie do tego, abym także wystąpiła i wytłumaczyła te słowo. Jezus powiedział niej: przedstaw proszę objaśnienie. Maria powiedziała: mój Panie, łaska spotkała się z prawdą, a zatem łaska jest duchem, który spłynął na ciebie, gdy otrzymałeś chrzest od Jana. Łaska jest duchem Boga, który stąpił na ciebie. Ulitował się on nad rodem ludzkim, spłynął w dół i spotkał się z siłą Sabaota dobrego, który jest w tobie i który głosiła obszary prawdy. Dalej powiedziane jest: sprawiedliwość i pokój pocałowały się. Sprawiedliwość jest duchem światła, który spłynął na ciebie i przyniósł misteria wysokości, aby dać je rodowi ludzkiemu. Pokój natomiast odnosi się do siły Sabaota dobrego, który jest w tobie,
do tej siły, która udzieliła rasie ludzkiej chrztu i przebaczenia. I ta siła pojednała ludzi z synami światła. Siła Twoja powiedziała ponadto przez Dawida, prawda wyrosła z ziemi, odnosi się do siły Sabaota Dobrego, która dobyła się z Twojej matki Marii, mieszkanki ziemi. Sprawiedliwość, która z niebios spojrzała w dół, jest natomiast duchem na wysokości, który zniósł wszystkie misteria z wysokości i przekazał je rodowi ludzkiemu. Ludzie stali się sprawiedliwi i dobrzy i odziedziczyli Królestwa Światła. Kiedy Jezus usłyszał te słowa, wypowiedział przez Marię i rzekł: doskonale, Mario, dziedzicko światła. Na to ponownie wstąpiła Maria, matka Jezusa. Te dwie Marie, jedna drugą właśnie poprawia. Upadła mu do nóg, ucałowała je i powiedziała: mój Panie, mój Synu i mój Zbawco, wybacz mi jeszcze raz, przedstawię objaśnienia tych słów. Łaska spotkała się z prawdą. Jestem Marią, Twoją matką, i tam jest Elżbieta, matka Jana, którą spotkałam. Łaska jest więc siła Sabaota Dobrego, która znajdowała się we mnie i która dobyła się ze mnie i z której powstałeś Ty. Ty ulitowałeś się nad całym rodem ludzkim. Prawda zaś jest siła, która znajdowała się w Elżbiecie i stała się Janem, który przyszedł i głosił ścieżkę prawdy. Ty jesteś nią, prorokował on o tobie. I dalej, łaska spotkała się z prawdą. Jesteś nią, ty mój Panie, który spotkałeś się z Janem w dniu, w którym miałeś otrzymać chrzest. Ty jednak i Jan jesteście znowu sprawiedliwością i pokojem, który pocałowały się. Prawda wyrosła z ziemi, a sprawiedliwość z nieba ją spojrzała w dół. Odnosi się do czasu, w którym służyłeś sam sobie, przyjąłeś postać Gabriela i z niebios wejrzyłeś na mnie w dół i rozmawiałeś ze mną. A potem, jak mną porozmawiałeś, wyrosłeś we mnie. Oznacza to więc, że prawda jest siłą Sabaota Dobrego, który znajduje się w Twoim materialnym ciele. Jest to prawda, która wyrosła z ziemi. W taki sposób właśnie Pistisofia pisze o wcieleniu Jezusa na ziemi właśnie. Skoro tylko Jezus usłyszał słowa wypowiedziane przez swoją matkę, powiedział: doskonale i piękne takie jest wytłumaczenie wszystkich słów, o których nieraz mówiłaś moja siła światła przez proroka Dawida. Zanim kończymy, warto pomyśleć znowu o psychologii Junga, że chodzi tutaj o integrację czterech i tworzenie nowej całości, której przedtem nie było. I to obraz, który mamy, jest ten, w którym oś, która łączy ego i jaźni, staje się mi świadoma. I to jest właśnie wielki... To jest wielki krok właśnie w drodze indywiduacji. Jest pojawienie się czworo i integracji w sobie. Ale to nie jest koniec drogi. Dlatego mamy drugą księgę Pistisofii i jeszcze dwa spotkania, w którym porozmawiamy dalsze z historii. Bo ego nie ma w sobie potężną siłę, aby swoim cieniem się zmagać.
a więc nie może pochłonąć cienia, chociaż zna cienia, ale jeszcze może też popaść w złudzenia. Cień jest jeszcze niezintegrowany i dlatego właśnie te siły Autodesa dalej będą próbowały dręczyć biedną Sofię, ale ona już jest dosyć silna i jest zintegrowana z Jezusem i może się imi oprzeć, póki jest z nią, ale przychodzi czas, kiedy on musi ją opuścić właśnie i wtedy następuje tak zwana ciemna noc duszy, o której później porozmawiamy. Ale na razie bardzo dziękuję za waszą uwagę i przechodźmy do dyskusji.